Real Madryt nie tyle pokonał, co upokorzył Barcelonę. Królewscy z nawiązką odrobili stratę z pierwszego meczu półfinału Pucharu Hiszpanii, przegranego u siebie 0-1. W rewanżu na Camp Nou Barcelona przegrała aż 0-4. Snajper Benzema wystąpił w El Clasico po raz 43 w karierze, licząc wszystkie rozgrywki. 3 gole w jednym meczu strzelił po raz pierwszy. W składzie Dumy Katalonii całe spotkanie rozegrał Robert Lewandowski. Piłkarska reprezentacja Polski zajmuje obecnie 23 miejsce w najnowszym rankingu FIFA. To spadek o 1 lokatę w stosunku do poprzedniego notowania. Prowadzi Argentyna, która w grudniu wywalczyła Mistrzostwo Świata, druga jest Francja, a trzecie miejsce zajmuje dotychczasowy lider Brazylia. Wpływ na najnowsze zestawienie miały marcowe mecze eliminacji Mistrzostw Europy czy spotkania towarzyskie. Reprezentacja przegrała w tym czasie w Pradze z Czechami 1-3 i pokonała Albanię 1-0 w Warszawie. W światowej siatkówce rządzą Polacy. To po tym, jak siatkarze grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle awansowali do finału Ligi Mistrzów dzięki wygraniu na wyjeździe 2 setów w rewanżowym meczu z Perugią. Kilka dni temu w swojej hali zwyciężyli 3-1. W finale obrońcy trofeum zagrają z Jastrzębskim Węglem. Drużyna ze Śląska awansowała do czołowej czwórki w Europie 4 raz, ale w finale wystąpi po raz pierwszy. Do tej pory jej największym osiągnięciem w Lidze Mistrzów jest brąz wywalczony w 2014 roku podczas turnieju Final Four w Ankarze. Szkoleniowiec AS Roma José Mourinho otrzymał ofertę wartą 120 milionów euro za prowadzenie reprezentacji Arabii Saudyjskiej w ramach 2-letniej umowy. Uczyniłoby go to najlepiej opłacanym trenerem piłkarskim w historii, podaje Corriere dello Sport. Propozycja zawiera klauzulę, według której 60-letni szkoleniowiec będzie mógł odejść po pierwszym roku. Druga opcja daje możliwość przedłużenia umowy do 2026 roku do Mundialu w Ameryce Północnej. Portugalczyk dołączył do Romy w 2021 roku, a jego obecny kontrakt z klubem Serie A obowiązuje do 2024 roku. Coraz bliżej do rozstania Paris Saint-Germain z Leo Messim. Według francuskiego dziennika L'Équipe kolejne negocjacje w sprawie przedłużenia umowy nie przynoszą efektu, a szanse na porozumienie maleją. Messi jest ostatnio łączony z powrotem do Barcelony. Podobno miał też odrzucić propozycję z Arabii Saudyjskiej. Według najnowszych informacji to nie jedyna oferta spoza Europy. Nieoficjalnie jeden z klubów MLS, podobno Inter Miami, chce zatrudnić piłkarza i jest w stanie zapłacić ogromne pieniądze, ale też dorzucić udziały w klubie. Żużel to jeden z najdroższych sportów. Do tego zawodnicy o wszystko muszą martwić się sami. Podane ceny są uśrednione i nie da się w pełni oddać wszystkich kosztów, ale sam motocykl to wydatek 70 tysięcy złotych, no i często trzeba mieć ich kilka. Do tego zapasowe silniki, które co kilka meczów przechodzą przegląd, to wydatek 30 tysięcy, do tego opony, sprzęgła i inne dodatki. Warto mieć też własnego mechanika. Sezon na żużlu to dla zawodnika wydatek minimum 300 tysięcy złotych. Najlepsi wydają grubo ponad 500 000. Mariusz Pudzianowski szykuje się do kolejnej wielkiej walki w organizacji KSW. Super Express ujawnił, ile zarabiał Pudzian za tytuł mistrza świata w strongmanach. Najsilniejszy człowiek świata w 2008 roku zarobił za tytuł mistrza świata 45 tysięcy dolarów. Wtedy jednak dolar kosztował niewiele ponad 2 złote, co oznacza, że dominator zarobił nieco ponad 100 tysięcy złotych. Dla porównania Pudzianowski i Khalidow na wspólnym pojedynku zarobili w sumie ponad 3 miliony złotych. To miał być rekord KSW. A już 3 czerwca odbędzie się gala XTB KSW Koloseum 2, w trakcie której zmierzą się Szpila z Pudzianem. Robert Lewandowski ma poważną kontuzję. Zdradził, że mimo bólu przed meczem Ligi Hiszpańskiej z Gironą oddał się w ręce fizjoterapeutów i zdecydował się na grę ze specjalnym usztywniaczem. Po mundialu w Katarze jego skuteczność strzelecka spadła, ale nie chciał usprawiedliwiać się problemami fizycznymi. Piłkarz poprosił o cierpliwość dla siebie i dla zespołu. Przypomniał, że Barca zdobyła Superpuchar Hiszpanii, była półfinalistą Pucharu Króla i jest o krok od wygrania La Ligi.